Siema, Eniu! Kurwa, dzwonek na razie się nie sprawdzał. Trzeba było chyba jeszcze głośniejszy zamontować. Naprawdę nie spodziewałem się, że z rana tak fajnie można zarobić sobie tutaj. Dwie godzinki i ponad 60 zł będziemy mieli. Mamy pierwsze zamówienie od razu. W ogóle testuję też nowy uchwyt na telefon. Frugal. Zobaczymy, jak się sprawdzi. A, jeszcze jedno, patrzcie, co mam. Przyjadę dzisiaj. Ale ruch się zrobił. W ogóle dorobiłem się też gąbki na kamerkę i teraz powinno być lepiej z wiatrem, bo tak to był, kurde, mój największy wróg. Dużo nagrań po prostu traciłem przez to, że było słychać strasznie, jak wiatr wieje, nie? Zobaczymy, jak jest teraz. Wszystko testujemy. Testujemy dzwonek, testujemy uchwyt i testujemy nową gąbkę na kamerę. Dzisiaj sobie sprawdzimy, jak wygląda śniadanie w Glovo. Mianowicie jest godzina 11. Pojedziemy sobie do godziny 13 i sprawdzimy, jak wygląda oferta śniadaniowa w Glovo i ile się da zarobić. Pierwszy raz jeżdżę z rana, jeszcze nigdy nie jeździłem, zawsze to robiłem po południu. No a dzisiaj postanowiłem sobie wyjść z rana i przetestujemy sobie zarobki o tej godzinie. Pogoda taka mega senna jest, nie? Tak ponuro, mgliście, jakaś mrzawka pada. Wiosno, proszę, przyjdź już. Co my tu mamy w ogóle? O, będę wracał. Wrócę z miejsca, z którego wystartowałem praktycznie. Kurwa. Dzwonek na razie się nie sprawdzał. Trzeba było chyba jeszcze głośniejszy zamontować. Bo ja wsadzony w telefon, idzie sobie ścieżką rowerową, jeszcze środkiem i wywalone jajca, nie? Ciekawe, czy jakiś napój będzie. Dzień dobry. Chwilę czekamy, bo mi tablet nie funkcjonuje. Dobra. Nagra pan koleżankę, ona chodzi w domu. No, mogę nagrać. Ja już nie jest pan można nagrał kiedyś. Można pozdrowić kogoś. Pozdrawiam Martusia. Chyba nawet większe zarobki. No, dlatego tam się przeprowadzą. Bo tutaj z Glovo to by się nie dało wyżej w Słupsku, nie? Nie, dobra, dziękuję. Dobra, mamy napoje. Nieszczęsne napoje. Na razie uchwyt prezentuje się dobrze. Zobaczymy, jak się spisze po iluś tam przejechanych kilometrach. O! 1000 kilometrów przekroczyliśmy, dokładnie 1000 kilometrów i 700 metrów. Od października do 12 lutego zrobiłem już 1000 kilometrów na rowerze. C, D, E, F, G, no i jest H. Będzie płatność? Nie. O. Dzień dobry. Jedna torba. Proszę bardzo. Do widzenia. No i potwierdzamy. Ile nas to wyniosło? 13,86. O, mamy kolejne. Co? Jezu, Gdyńska. Drugi koniec Słupska nas wywala już. 14 zł do wyciągnięcia. Dobra. Robimy to. Przejeżdżając tutaj, ja wolę mieć odpaloną kamerę. Tutaj to się różne akcje dzieją na tym odcinku. Tutaj często ktoś mi wyskakuje. Zawsze za tych drzew na ścieżkę. No jest tutaj niebezpiecznie, powiem wam. Jechać rowerem to tu jest naprawdę wyczyn. Sprawdzimy wytrzymałość uchwytu na telefon. Chciałem właśnie zobaczyć, bo tu ponoć pozalewało ładnie. Jak to wygląda tutaj. No mega dużo wody jest. W ogóle cały Słupsk tonie, nie? Wow. No tyle wody w rzece to jeszcze nie widziałem, mieszkając tutaj w Słupsku. No i udało się dojechać. Tak czy nie? Chyba tak. Dobra. Jestem na miejscu. Co mnie? Dzień dobry. Tak, dokładnie. Dziękuję. Mamy 6 minut. Spinaczki pod górkę, bo musimy przez Westerplatte jechać. Na szczęście to jest elektryk. Ale zwykłym rowerem tutaj podjechać, to dla mnie to był chyba KO. Ok, jesteśmy. I teraz szukamy tego 9A. Tylko, że to jest bez numeru mieszkania. Więc ja będę musiał dzwonić do pani mieszkania, bo tego nie zrobiła. Już to ogarniamy. Dzień dobry. Dzień dobry, do pani, tak? O, ale fajnie. A jak mamy kojarzyć TikToka? Co fajnie? Już tam bezdrobny.
O, to fajnie, bo on tą no. Nerce mam powerbankę i tu tak ciężko się... Myślam się. Jeszcze jedna i... No. I proszę bardzo, do widzenia. Mamy kolejne zamówienie. Ale to leci dzisiaj, ale chciałem zobaczyć ile zarobiłem. 14,87. Uuu, na Paderewskiego, czyli wracamy do drugiego maka praktycznie. Dobra, miałem się włączyć, ale tu widzę, że padło nam pakietowe zamówienie. Podoba mi się to i będziemy chyba częściej jeździć sobie z rana. No i jesteśmy z powrotem pod maczkiem. Cześć. To jest moje i jeszcze jedno będę miał. Napój. Jedzonko. No trochę miasta do przejechania mamy, nie powiem. Znowu nie mamy numeru mieszkania. Nic więcej nie ma, żadnej informacji. Jestem na miejscu. Słucham? Do kogo pan tu się biera? Pod szóstkę idę. Pod szóstkę? Tak, ale jeszcze muszę rower zapiąć. Dziękuję bardzo. To ty jesteś zero, wiesz, TikToka? Tak. Proszę bardzo. Mogę mieć coś panem? Można. Super. Dzięki, na razie. Dobra, jako że to jest zamówienie pakietowe, to zarobek podam dopiero jak dostarczy drugie, bo wtedy dopiero mi zalicza, nie? Dzień dobry, Glovo. Powiem pan, to nam wchodzi do środka, czy to jest tutaj obok, to Kauflandu? Dobra, to jestem przy wejściu. Dzień dobry. 45. Proszę. I proszę bardzo. Do widzenia. I zarobiliśmy na tym kursie ile? 18,68. No prawie 5 dych wyciągnęliśmy. A to jeszcze nie koniec, jeszcze mamy pół godziny. Dobra, mamy zamówienie. To jest maczek. Maczek. No i dobra, czyli kurde będzie 60 zł, tyle ile chciałem. Popka! Dzięki! No kurde, powiem wam widzowie, że naprawdę nie spodziewałem się, że z rana tak fajnie można zarobić sobie tutaj. Dwie godzinki ponad 60 zł będziemy mieli? Nie jest to zły wynik. Cześć. PSM masz? Dzięki. Wszystko, nie? Ciekawe, czy jeszcze jedno zdążymy zrobić. Bo według nawigacji powinniśmy dotrzeć za 15. Nie. Za 18. Pierwsza. Czyli teoretycznie powinno nam zostać jakieś kilkanaście minut jeszcze bloku czasowego, więc raczej stawiam, że coś padnie i co oznacza, że wykręcimy całkiem spoko wynik. Kurde, jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Oj, coś czuję, że naprawdę będziemy częściej rano jeździć. Nie wiem, ten dzwonek to chuj daje, tak prawdę mówiąc. Ja naprawdę bym musiał tu sobie zamontować taki dzwonek ze statku albo z pociągu. Wtedy to może by coś dało, nie? O, kolejny. Uwaga. O kurde. Co to pani tu ma? Kurde, co to były? Te, jak to się nazywa? Karnisze, dobrze mówię? A ja ich nie widziałem, dopiero w ostatniej chwili zobaczyłem. Cześć, jakbym tak się przepierdzielił w te karnisze prosto i wjechał? ...35 pod górkę. Muszę sobie lusterko jakieś skołować. Mega by mi się przydało. Bo nic nie widzę. Muszę się obracać za siebie. Tutaj. No i tutaj. To jest nasz.
adres. Tak, byłem tu już kiedyś na TikToku chyba. Na którego swoją drogą was zapraszam bardzo serdecznie. Link w opisie. Dobra, tu rower przypnę, bo podejrzana dzielnica. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. I teraz, o, wpadnie nam, wiedziałem. Co to będzie? Też McDonald's, a jak fajnie bliziutko siebie. No to kurde, będziemy mieli ponad 7 dych. Mówię wam, od dzisiaj jeździmy więcej z rana. Myśmy zarobili na tym kursie 14.09. Wracamy pod Maca i robimy ostatnie zamówienie. No i już będzie po naszym bloku czasowym. Widzimy się, no, pod Makiem. Nie będę już nic tutaj nagrywał po drodze. To szybko postaram się tam dojechać. Dojeżdżamy już. Dobra, idziemy, to mamy jechać. Tam i tam. Potem tam, obok tamtego tam. No dobra, to jedziemy tam. Kurde, jaka pobudka fajna. Naprawdę polecam wam, widzowie, z rana sobie iść pojeździć. Stańcie taki zamulony. Pogoda taka, jaka widzicie. Mega senna. Tak mi się nie chciało. Mówię, kurde, co ja żem odwalił. A tu proszę jednak, zobaczcie. Humor od razu inny. Miążki też fajne zarobione są. Tak to można poniedziałek zaczynać, nie? Dobra, my już jesteśmy. Dajcie, to sobie jeszcze raz luknę. Tam było fajnie szczegółowo pokazane. Widzicie, tak, to jest tutaj. Proszę. I kola. Uwaga, nie wiem, jak się gleje. Okej, do widzenia panu. Proszę. Okej, widzowie, czyli kończymy ten film. Zrobimy teraz podsumowanie. No i pokażę wam, ile udało się dzisiaj zarobić. Jeździliśmy od godziny 11 do 13. Mamy już godzinę 13. No i udało się zarobić 72-73. Więc powiem wam, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik. To jest 36 zł na godzinę. 36 zł na godzinę. Jest to mój najlepszy wynik, odkąd jeżdżę rowerem, bo samochodem wyciągałem lepsze wyniki. Naprawdę bardzo fajnie i będę po prostu chyba częściej jeździł. I widzimy się w kolejnym filmie. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć.